Witam serdecznie w październiku. Pierwszy miesiąc, kiedy będzie ciemno, buro, chłodno, w zasadzie już zaczęło się we wrześniu, ale jakby dopiero teraz e, myślę, że nas wszystkich to bardziej dotknie. E, I wiecie, generalnie miałam zaplanowany już październik, rozpisane praktyki, ale w związku z tym, że w ostatnim tygodniu urodziła się we mnie chęć powrotu do wyzwania wchodzę na matę i Myślę, że to pięknie poszło. To mamy to wyzwanie na Instagramie. Link do rolki i do wyzwania wrzucam Wam w opisie filmu. No i codziennie, codziennie wchodzimy na matę. I siłą rzeczy intencja na ten miesiąc no musi się z tym wiązać. I intencja na ten miesiąc to jest dyscyplina. I nie taka dyscyplina. O której myślimy na zasadzie reżim od do koniec, tylko taka czuła dyscyplina. Czuła dyscyplina, która wychodzi, patrzy trochę dalej niż czubek nosa, niż to, że nam się teraz nie chce, niż to, że wychodzi z nas leń i że totalnie wolimy skrolować, niż wejść na matę chociaż na 10 minut. I jakby cały klu tego wyzwania, jest takie, że uczymy się tej czułej dyscypliny, mając na uwadze wyższy cel. Może brzmi to trochę jakby. No, może to brzmi nie do końca tak, jak musiała, żeby zabrzmiało, ale chodzi mi o to, że skupiamy się na tym, że. Okej, okay, może dzisiaj nam się nie chce wejść na matę, ale jeżeli będziemy na nią dzisiaj, jutro, pojutrze, przez kolejny tydzień, przez kolejne dwa tygodnie, to w końcu po tym długotrwałym stawianiu się i dla siebie zobaczymy efekty. Czy w postaci wizualnej zmiany ciała, czy w postaci większej mocy, czy w postaci większego rozciągnięcia, więc większej elastyczności ciała. E, oczywiście y, ruch i y, y, ćwiczenia fizyczne wspomagają nasz system nerwowy, nasz sen. Jakby jest wiele, wiele aspektów, które być może się poprawią. I tutaj właśnie chciałabym, abyście spojrzeli na to tak z szerszej perspektywy. Że nie, że okej, okay, ten tydzień, tylko co może dać Ci ta praktyka w przeciągu kolejnego miesiąca. Co w przeciągu kolejnych kilku miesięcy, co za pół roku, co za 2-3 lata, i okaże się, że te małe kroczki, dzień po dniu, mogą przetransformować całkowicie Twoje życie. I jakby nie mówię tego tak o, tylko mówię to z własnego doświadczenia. Wiem, jak, wiem jak to działa. Wiem jak, wiem, jak to zadziałało u mnie, i wiem, jaka wielka zmiana się wydarzyła w moim życiu. I nigdy nie wiemy, gdzie nas doprowadzą takie mm, zmiany. Dlatego, jeżeli masz ochotę, to zachęcam Cię y, do dołączenia y, do naszego wyzwania: Wchodzę na matę. Y, tak jak powiedziałam, y, opiszę je poniżej, troszeczkę lepiej. Y, dodatkowo jeszcze wysyłałam. Y, w tym miesiącu postanowiłam zrobić kalendarz z ułożonymi praktykami na cały miesiąc. Dlatego, jeżeli macie ochotę go otrzymać, to zapiszcie się do newslettera. Będę wysyłać jeszcze raz ten kalendarz w ten weekend z podsumowaniem już pierwszego tygodnia naszego wyzwania. No, ale jakby nic straconego, możecie zatem podążać i, i robić to dalej dla siebie, tak? Bo bo w tym wszystkim też chodzi o to, abyście robili to dla siebie. Mm, abyście zadbali o siebie, abyście no po prostu podeszli do tego z czułością i, i z takim zrozumieniem, że to może przynieść naprawdę piękne efekty. I też zrozumieniem tego, że jeżeli tego nie zrobicie, to za miesiąc, dwa, trzy będziecie żałować i myśleć sobie, mogłam zacząć wcześniej, mogłem zacząć wcześniej. Dlatego to tyle. Zachęcam Was do dołączenia do newslettera, do obczajenia tego wyzwania na Instagramie i mam nadzieję, że widzimy się na macie. Cześć!